imieniu Koła Poselskiego Konfederacja głos zabierze pan poseł Michał Urbaniak. Bardzo proszę. Dziękuję. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Mówimy tutaj o kolejnej zmianie ustawy, o ustawie, która zmienia ustawę. Ja mam wrażenie, że Sejm trochę bohatersko walczy też z problemami, które wcześniej sam stworzył rząd i Sejm w tym momencie. Same, jakby już adrem, same koła gospodyń wiejskich no mają, umówmy się, bardzo długą tradycję. Od 1866 roku. Tu na Pomorzu, w Piasecznie, powstało pierwsze towarzystwo gospodyń. To jest koło Gniewu, mała miejscowość. Te organizacje tradycyjnie kobiece, choć mamy też koła, do których należą mężczyźni, to te organizacje odgrywają naprawdę wielką rolę w życiu polskiej wsi. O tym należy cały czas pamiętać. To koła gospodyń wiejskich pomagają w wychowaniu, w formowaniu także w duchu polskości i patriotyzmu te najmłodsze pokolenia Polaków. Tutaj jest wielka rola kulturowo-twórcza właśnie tych zrzeszeń, zwłaszcza dla tej kultury ludowej. Z reguły też promują one tradycje i promują normalną rodzinę. To jest taki przekaźnik, taki depozytariusz naszej kultury narodowej i zrozumiałe jest że ze strony państwa, że będzie wspierać te inicjatywy. Natomiast, na co warto zwrócić też uwagę, już w 2018 roku została wprowadzona tutaj ta ustawa dotycząca kół gospodyń wiejskich. Przewidziano konkretne dotacje na te koła gospodyń, no bo mają też zadania jakby kobiece, ale można je porównać do ochotniczych straży pożarnych. Tutaj w 2018 roku mieliśmy wybory. Wtedy została stworzona ta ustawa. W 2019 roku też mieliśmy wybory i wtedy powstała nowelizacja do tej ustawy. W 2020 roku znowu mamy wybory i znowu powstaje nowelizacja do ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Więc no, ja tu nie widzę takiego długofalowego planu ze strony rządu na to, żeby wprowadzać konkretne, stabilne rozwiązanie, tylko przygotowywanie co jakiś czas nowej ustawy, głównie po to, żeby nabijać sobie też punkty wyborcze. Trzeba to powiedzieć jasno. Ta ustawa już od 2018 roku dyskryminuje też niektóre koła gospodyń wiejskich, bo jak zarejestrują się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa już jakieś koła z konkretnej wsi, to nie może powstać nowe. I to zachęcam do tego też, aby to zmienić. A od początku tej kadencji żadna z poprawek Konfederacji nie przeszła przez Sejm i wiemy, że jest to działanie polityczne, więc zwracam się tu do rządu. Zmieńcie to. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle.